ramy, to określa ramy. Jeśli nie przyjrzymy się temu, co jakie to będzie miało skutki, to potem będziemy musieli coś odkręcać, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, że się urządzi tego, jak są warunki pracy, jak jest bardzo, jest tak zwane te umowy śmieciowe, to może jest sprawiedliwe. Ale później jest powoli, to co mówię, bo jeśli przeznaczamy mniejsze kwoty na to, ale my dajemy 70, co tam dyrektor mówił, ale na mój prosty rozum, jak się obcina pieniądze, to trzeba znaleźć gdzieś indziej te pieniądze. Najłatwiej na płacach personelu. Czy to jest obsługi w kuchni, czy to jest przedszkolanek i tak dalej. Bo na dziecku nie zaoszczędzi się ani na wyżywieniu, ani na bezpieczeństwie, ani na czymś innym. Tylko na płacach. I oburzeni jesteśmy na te tak zwane umowy śmieciowe, że to niesprawiedliwe, tak? A powoli to samo wpędzamy niektórych. Ja panu coś powiem. Oni mają plan dotacji 170 tysięcy za 2013. Jeden oddział od stycznia do sierpnia, a wrzesień do grudnia. Niech pan podzieli sobie przez 12, to nikt mi pan nie mówi, że jest zagrożona sytuacja ekonomiczna przedszkola. I byćmy od tego. Po drugie, jeszcze raz mówię. Ja nie mogę, ani pan nie ma takich uprawnień do kontrolowania tak naprawdę podmiotu prywatnego. To jest osoba prowadząca, która prowadzi przedszkole niepubliczne. Czy ona tym zarobi 50 tysięcy, 40 czy 100? Nic nam do tego. Ona realizuje zadanie polegające na tym, że zapewnia wychowanie przedszkolne na terenie Olszyn, tak? Ma się rozliczać w ramach dotacji zgodnie z przepisami, my to możemy kontrolować. Absolutnie nie możemy kontrolować kwestii związaną z innymi przychodami. Tak? A już na pewno ustalać, czy osoba prowadząca ma dochód z tego, czy nie, nam nic do tego. My tak naprawdę tylko i wyłącznie sprawdzamy i weryfikujemy kwestię wydatkowania dotacji. Natomiast także jak jeżeli pan posługuje się tym, że ta uchwała bije w to, że przedszkole niepubliczne w Olszynach ma, nie daj Boże, upaść, to radziłbym najpierw sprawdzić u źródła, czy faktycznie tak jest, bo na moje oko, a trochę się finansami wiele lat zajmuje, to jak pan podzieli dotacje i zobaczy do podstawy programowej, ile etatów powinien mieć dyrektor zatrudniony do przedszkola niepublicznego w Olszynach. Jest jeden dyrektor na cały zespół, gdzie koszty się rozbijają, jest jeden sekretariat, jedna obsługa księgowa, no to wie pan, no naprawdę nikt mi pan wierzy, że absolutnie nie uwierzę w to, że przedszkole niepubliczne w Olszynach, tak jak pan mówi, jest zagrożone niewypłacalnością, bo no, to są takie słowa, które no, są no, moim zdaniem trochę niepoważne. No. Ale teraz niepoważnie schodzimy na złe tory, bo my nie mówimy o funkcjonowaniu stowarzyszenia, które zajmuje się całym zespołem, tylko mówimy o regulaminie przyznawania dotacji na ich poszczególne dziecko. Ale to są pieniądze publiczne, panie radny. No ja nie mogę proponować do uchwały, nie wiem, 100%, tak, dla kogoś, bo to państwo decydujecie, no panie radny, no ja daję 75% w uchwale, tyle było zresztą w poprzedniej uchwale. Państwo radni, możecie dać 85%, możecie dać 100%, państwa decyzja, to są pieniądze publiczne, w moim przekonaniu absolutnie 75% na tym etapie to jest kwota wystarczająca. Mogą się starać o to, żeby przejść generalnie pod przedszkola publiczne i zawsze będą w lepszej sytuacji niż w przedszkole Wojniczu, bo mówię jeszcze raz, tu nie ma regulacji odgórnej dla nich, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Oni dają tyle, ile mają pieniędzy w dotacji. A z kolei państwo, jak wiecie i prowadzimy budżet, jak nam zabraknie w przedszkolach, to my musimy te pieniądze dołożyć. I nie ma zmiłuj się. A tak naprawdę, jak matematycznie na to spojrzymy, to jak będą dostawać 100%, 100% czego? Wszystkich wydatków bieżących, które ponosimy na przedszkola. Czy tam są dyplomowani w 100% zatrudnieni, czy nie wiem, czy robimy jakieś dodatkowe programy językowe, czy nie. Wszystkie wydatki bieżące. No to nikt mi pan nie mówi, że
że my tu kogoś będziemy krzywdzić. Absolutnie nie. Mogą się starać o 100% dotacji. Mają taką ścieżkę pokazaną w uchwale. Ja nie uważam za stosowne, żebyśmy dzisiaj dawali 100%, jeżeli oni nie podpiszą się pod oświadczeniem takim, że będą działać identycznie jak w przedszkolach innych. Czyli jest podstawa programu 5 godzin, maksymalnie złotówka i wyżywienie stawki na podobnych warunkach. Ale króciutko, czy usłyszał pan choć jedno słowo ode mnie, że wspomniałem o 100%, a pan z jednej, z 75%, o których tu jest mowa, od razu przeskakuje na 100%, czyli na całkowicie górny pułap. Czy ja podniosłem choć raz 100% o jakiekolwiek podniesienie? No mówi pan, że jest zagrożone bezpieczeństwo. Ja powiedziałem tylko, że ta kwota różnicy między dotacją do jednego dziecka w tym roku, a planowanym na przyszłym i to, co będzie na te miesiące, jest coraz niższa i w tym widzę zagrożenie. Panie, ale to jest całkowicie, ale mogę się to rzecz powiedzieć, to matematycznie chcę wyjaśnić, jeszcze matematycznie. Przecież te wpłaty dzieci i wpłaty za żywienie to są dochody. Czyli po to ustawodawca wprowadził, nie wiem, bo o tym żeśmy nigdy nie rozmawiali. Kiedyś przedszkola były zakładami budżetowymi i wtedy nie było problemu z odliczaniem. Jak stały się jednostkami budżetowymi, to pojawił się problem prawny. Później to była konsekwencja tego, że sądy w ten sposób to orzekały, że jeżeli mówimy o wydatkach bieżących, to absolutnie są w tym dochody. Czyli jeżeli mielibyśmy ten stan, który był wcześniej, to oni de facto byli podwójnie finansowani, tak? Dlatego, że oprócz tego, że do wydatków bieżących myśmy im wpisywali dochody, które wpłacali rodzice, tak? A oni sami też pobierali dochody za wyżywienie i za pobyt dziecka. No to miał pan podwójne tak naprawdę finansowanie, tak? Teraz jest taka sytuacja, że dostają dokładnie czyste wydatki bieżące bez tych dochodów, które my pobieramy, a następnie wrzucamy do budżetu, bo jak pan wie, w tych wydatkach bieżących jest tak, że to, co my pobieramy, automatycznie jest wrzucane, tak? Z dochodów. Za wyżywienie, za pobyt, a oni też te pieniądze pobierają w tym momencie. To nie jest tak, że nie pobierają za wyżywienie, nie pobierają za pobyt dziecka wczesne. Pobierają, no pobierają. Ja nawet nie wiem, jaka to jest kwota, bo tak powiedziałem jeszcze raz. My sprawdzamy, będziemy sprawdzać tylko i wyłącznie kwestię dotacji. Czy w przedszkolu w Olszynach niepublicznym będą pobierać, nie wiem, 500 zł czy 1000 miesięcznie, to jest decyzja osoby prowadzącej i tego, czy za taką i taką stawkę będą chętni rodzice, opiekunowie prawni do przyprowadzenia dzieci. Skoro im wzrosła liczba dzieci z 26 na 46, to wydaje się, że są stawki bardzo dobre i jest zapotrzebowanie na tym terenie, na przedszkole, czy to publiczne, czy niepubliczne. No, panie radny, no, ja tu nie widzę zagrożenia absolutnie w funkcjonowaniu. Dziękuję. Pan radny Wróbel, jeżeli można, bo tak jak 10 minut trzyma rękę w górze, ja nie wiem, czy... Opadłam. Proszę państwa, właśnie już zaczął sobie pisać, żeby sobie nie zapomniał, więc zauważyłem. Ale proszę pan radny Wróbel. Ja chciałem zadać pytanie. Może być niedobre dla stowarzyszenia. Proszę państwa, ja chciałbym również stowarzyszenia, po tym może być prowadzenia jakoś, bo ja wiem, że temat jest możliwy, ale pan radny Wróbel. Ja chciałem zadać panu rektorowi proste pytanie, bo postarałem się podążać, Ryszard, za twoimi intencjami. I moje pytanie brzmi, jeżeli my podniesiemy jako radni, podniesiemy im to o 5% czy 10%. Czy my mamy gwarancję, bo ja rozumiem, Rysiek, że mówię, bo podyrektor mówi, że nie są zatrudnieni z karty nauczyciela, w związku z tym te pensje są niższe i tak dalej, i tak dalej. Ja mam pytanie następujące, panie dyrektorze. Czy my mamy gwarancję, że te 5% wpłynie na to, że nauczyciele będą mieli większą pensję? Czy też mamy gwarancję i wpływ na to, że rodzice obniżą, że rodzicom zostanie obniżone czesne? Nie mamy. Nie mamy. Czy możemy założyć, że to 5% będzie dochodem firmy? No, teoretycznie. Ja nie chciałbym się wypowiadać, bo ja nie stosuję. Ale nie, ale ja nie mamy pewności ani w tą, ani w tą stronę. Ale czy teoretycznie jest to możliwe, że będzie to dochód firmy? Znaczy, jeszcze raz mówię, to jest podmiot, który działa też na zasadzie. Może działać na zasadach dochodu. Może się osiągnąć dochód i niekoniecznie. No. Ja nie znam sytuacji, jak tam, jak wygląda kwestia dotyczenia. Nauczycielom nie pomoże w ten sposób. Czesne, mówiliśmy o czesne. To jest rynek i jeśli przedszkole, czyli zarząd
tam stowarzyszenie by podniosło za bardzo czesny, które by było na poza Kuczyna i do Wielkiej Wsi za wysoko, to nie ma sił. Rodzice by na pewno chodzili gdzie indziej. Oczywiście. Ale takie same rzeczy, ale jedna osoba poszła macierzyńska. 100% dotacji? No to przynieśliśmy jedną osobę, to musiała zostać. Sądzisz, że oni tego nie wyliczyli? Nie ma. No to myślę, że wątpię. Wierzę, że w symulacji 100% dotacji brać od rodziców. Ja dziękuję tak samo. I tylko jeszcze jedno zdanie. Dokładnie dowiem się, jak to funkcjonuje i przed... No i w czasie sesji, jeśli będzie jakieś zagrożenie, na pewno będziemy o tym rozmawiać. Rysiu, musisz się postarać, wysłać dzieci, zagrożenia nie będzie. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj jeszcze droga... Natomiast wydaje mi się, że no, droga powinna być raczej taka, że to powinna osoba prowadząca bardziej wnioskować i przedstawić po prostu sytuację, bo pan się tak stawia prawie w roli lobującego. Zapisy, znaczy wydaje mi się, że lepiej jak to zapisać. Ale ja nie boję się. Dobrze, proszę Państwa, i dalej temat oświaty. To informacja o stanie oświaty za rok 2012-2013 o realizacji zadań oświatowych. Myślę, że pewnie temat będzie bardzo rozwinięty na sesji. Mirek, wiesz co? Tak, no na pewno będzie wiele pytań i tak dalej. Natomiast takich najważniejszych pytań dzisiaj, jakie mają się pan dyrektor, mógł też się przygotować, bo czasami te pytania są różne i zaskakujące, jeżeli można by było, żeby Państwo coś zadali, jakieś pytania, ewentualnie panie dyrektorze kilka zdań, takich najistotniejszych. Szanowni Państwo, projekt tak naprawdę to w jakiejś części na pewno to jest powielenie już tych materiałów, które Państwo wcześniej mieliście, bodajże chyba w kwietniu. Tak naprawdę ta informacja o stanie realizacji zadań oświatowych to jest oczywiście oblik, który wynika z ustawy o systemie oświaty, która mówi wprost, że pan burmistrz, no oczywiście jednostka, która w imieniu pana burmistrza prowadzi sprawy oświatowe, sprawy księgowe, kadrowe, składa informacje o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Państwo macie oczywiście informacje, jak wyglądała sieć szkolna w poprzednim roku szkolnym. No tego nie będę może rozwijał, tak mówię, no Państwo to wszystko wiecie. Macie też Państwo tendencje demograficzne w gminie Wojnicz zrobione w oparciu już o nową. No ona jeszcze w życie nie weszła, ale była podpisana 11 października przez prezydenta Komorowskiego. Ustawa sześciolatkowa, która wprowadza obowiązek szkolny dla sześciolatków. Ja tylko powiem z tych najważniejszych zapisów, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. One pójdą do szkoły 1 września 2014. Natomiast dzieci urodzone między 1 lipca a 31 grudnia pójdą 1 września 2015. Oczywiście ustawodawca wprowadził taką możliwość, że te dzieci urodzone w drugim półroczu również na wniosek rodziców zgłoszony do dyrektora również mogą podjąć naukę już 1 września. Ponadto ustawodawca wprowadził ograniczenie maksymalnej liczby uczniów w klasach i to będzie szło w kolejnych latach cyklicznie z roku na rok, mianowicie w klasach pierwszych maksymalnie 25 uczniów, a w sytuacji tam, gdzie będzie z uwagi na większą liczbę uczniów staną minimum dwa oddziały, sugeruje się tworzenie dwóch oddziałów, czyli jeden oddział dzieci, te najmłodsze, sześciolatkowie, i drugi oddział dzieci urodzone, które mają 7 lat. Także te tendencje możecie Państwo sobie zobaczyć. One również dotyczą szkół i placówek, szkoły publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż gmina, wolni czy osoby prawne. I przy założeniu, że ta rejonizacja jest z roku 2011, no bo jak wiecie, szkoły niepubliczne i publiczne Milówce w Opoliu nie mają rejonizacji, no bo są prowadzone przez inne
gminy, no w przypadku Milówki Uponia myśmy się nie zdecydowali na stworzenie wokół tych szkół rejonizacji i obwodów. Także te obwody są przy szkole podstawowej w Wojniczu. Ale myśmy pokazali te tendencje demograficzne w oparciu o wszystkie szkoły. Mają Państwo też wysokość subwencji oświatowej 2,13 i 2,12. No i kwestia to, co też jest, mamy oblik z ustawy, czyli proces nauczania. Takie przykładowe wyniki, bo ten materiał jest bardzo obszerny, ale myślę, że Państwo radni na pewno, co niektórzy, którzy byli zainteresowani wynikami nauczania w szkołach, są takie dostępne duże opracowania wielostronicowe na stronie ORE i CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. No i rozdział czwarty, taki nieweryfikowalny przeze mnie materiał dotyczący sprawozdania ze szkół i przedszkoli za poprzedni rok szkoły. To, co szkoły zrobiły, jakie miały osiągnięcia, jakie osiągnięcia mieli uczniowie, w jakich konkursach startowali. To tak w największym skrócie to, co Państwu przygotowałem wspólnie z pracownikami. Ale to są braki, panie dyrektorze. Słucham. Mówię, brakuje mi przy przedszkolach zatrudnienie. Bo to jest bolączka. Jeśli w Wojniczu jest 100 dzieci, a do tej pory było 22 osoby zatrudnione. Nie? Znaczy powiem tak, prosiłbym, żeby nie mylić informacje o stanie realizacji zadań, nie wiem, z oceną rentowności, z analizami i tak dalej. Jak będzie potrzeba... Ja nie pytam się o rentowność, ja pytam się, ile jest zatrudnione. Ale ja, no panie radny, ale ja też się nie rozdwoję, bo ja muszę wejść do systemu, sprawdzić, też nie mam wszystkiego ze sobą. No wziąłem specjalnie laptop, specjalnie dla pana, panie radny, bo pan mnie zaskakuje pytaniami szczegółowymi, a tak mówię, no nie mam wszystkiego w głowie. No pan też pewnie jeszcze nie pogłębił. No, nie ma takiej osoby, która by miała chyba wszystkie liczby, no nie znam. Chyba, że się nazywa minister Ostrowski, no ale... Panie radny, ja myślę tak, no zapraszam do siebie, bo ja tak mówię, no ponawiam jeszcze raz. Są jakieś wątpliwości, jest kwestia dokonania analiz. Ja zawsze na pana znajdę czas. Zapraszam. Tak mówię, ja panu przygotuję analizę, nie ma problemu żadnego. Tak, zresztą to jest generalnie też do państwa pozostałych radnych. Ktokolwiek, że tak powiem, ci z państwa, którzy przeżu mnie są, ja zawsze jestem otwarty, nie ma problemu. Każdy z państwa może powiedzieć, jeżeli ma problem z prawem oświatową, no to przecież oczywiście ja jestem od tego i też dla państwa, żeby informacje, zestawienia, analizy na bieżąco przygotowywać i tutaj no, myślę, że nigdy takiego problemu ze mną nie było. Także zapraszam, jeżeli ktoś z państwa ma jakieś, tak powiem, dodatkowe potrzeby, jeżeli chodzi o przygotowanie materiału, zestawienia, analizy, absolutnie takie życzenie spełnię i przygotuję. To może ja teraz. Proszę, panie. Proszę, proszę. Bo to, co pan przygotował, z zainteresowaniem przeczytałem. Pierwsza część, demografia, no nie bardzo już się jakikolwiek widzę, wypuść się wiem demografii. Aczkolwiek nie jest. Górą, jeżeli chodzi o demografię. Trudne przypadki się zdarzają. Ta druga część, końcowa część tak, o osiągnięciach dzieci nasze, osiągnięcia szkół, też jest ciekawe, bardzo zajmujące, tylko brakuje mi tej części środkowej, konkretnie na którą mamy wpływ, na którą my dwa lata temu, rok temu głosowaliśmy o zamknięciach, o przekształceniach szkół, przepraszam, nie zamknięciu. Jak to się ma w finansach za zeszły rok, po odejściu Grabna i Milówki i Uponia. 3 miliony mieliśmy zaoszczędzić. Co my zaoszczędzili? Ile wydaliśmy na odprawy? W tym roku tak samo Wiadoliny, Olszyny odeszły. Ile to nas kosztowało w sumie, bo były prognozy, ale nie wiadomo, jak te prognozy się do rzeczywistości stały. I tej części mi tutaj brakuje. Po prostu rozbicia, że te decyzje, która podjęła Rada te dwa lata temu, rok temu, były słuszne i w dobrym kierunku poszły. Bo my mamy na to wpływ. Na te... Jedno zdanie, panie, już tak. Mogę w ogóle proszę dorzucić. To myślę, że tutaj komentarz pani Skarbnik był bardzo istotny.
gdzie powiedziała, że proszę Państwa, nad prolongata kredytu na 20-24, gdyby nie reforma oświaty, nie pozwoliłaby nam uniknąć procedur, że tak powiem, wymuszonych przez ustawę. Więc tu już mamy jakiś sygnał, natomiast bardziej szczegóły myślę, że... Ja bym zawsze tkwi w szczegółach i często jest dobrze wziąć tego diabła za rogi, to znaczy bez przesady, bez czasowym ustaw. Po prostu tak. Jako ciekawi jesteśmy tych finansowych. Znaczy, oczywiście, to mówimy w tym momencie o takiej bardzo szczegółowej, no bo to będzie bardzo szczegółowa analiza finansowa, ekonomiczna tego, na ile nasze państwa zmiany, tak, sieci szkolnej, reforma oświaty, finansowe oświaty wpłynęła na kwestie rentowności dzisiejszej oświaty, czy tej, która powiedzmy będzie 1 stycznia 2014. No, jeżeli Państwo chcecie, no to się to przygotuje. Tak mówię, to jest materiał dość gruby, gdzie trzeba sięgnąć no, kilka lat wstecz, bo to się nie da zrobić tak, że ja zrobię to w oparciu o parę cyfr, to co jest dzisiaj, bo musimy się cofnąć aż do roku 2010, żeby to pokazać na etapie no, paru lat. Tak? No, musimy się cofnąć do tyłu, żeby mieć jakąś kwotę wyjściową z roku 2010 naszej dopłaty do budżetu oświaty. Natomiast to, co powiedział Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, jeżeli chodzi o kwestię dzisiejszej sytuacji naszej budżetowej i to, jak pamiętam głosy niektórych z Państwa, bodajże chyba w sytuacji, w której rozmawialiśmy w zeszłym roku o uchwale, że szkoła w Milówce w Opolu ma więcej podstawy dotacji naucznej. Proszę zwrócić uwagę, że oni w tym roku już mają kwotę taką jak w subwencji. W przyszłym roku mają już znacznie poniżej wydatków bieżących i też muszę im dać zgodnie z ustawą nie mniej, czyli tyle co w subwencji. Czyli to już świadczy o tym, że my już zbilansowaliśmy i to co Państwu obiecałem rok temu, jeżeli chodzi o wydatki, udało się zbilansować subwencję z wydatkami bieżącymi w Szkole Podstawowej Niczu, w gimnazjum, w Zespole Szkół Wielkiej Wsi. Tak? No bo jeżeli podstawa dotacji na Milówki Łoponia jest niższa niż kwota subwencji, to oznacza, że jest to zbilansowane. Ale oczywiście taki raport no przygotuję, tylko tak mówię, no to jest kwestia no dość dużej pracy, a nie ukrywam, no ostatnio to nie chodzi o to, żebym się tłumaczył, ale po prostu ostatnio miałem no niestety trochę inne, większe obowiązki, które musiałem po prostu zrobić na bieżąco, też budżet na rok 2014, który no też zajął mi no sporo czasu, ale oczywiście no nie, tego się nie odżegnuję i taki raport Państwu w takim razie przygotuję. Pan ma zespół. On sam tego nie robi. Nie, oczywiście, no przecież to nie jest tak, że ja robię tego. Absolutnie nie jestem od tego. Pracownicy również wykonują swoje zadania. A co mnie do tego skłoniło, bo jest tutaj taka mała strona 20, tak? Bardzo niedużo zapisane, to jest kilka cyferek. I tak pobieżnie sobie odjąłem koszty utrzymania szkół podstawowych w 2012. 11 i 12 i ta różnica nie wychodzi tak tragicznie. 3 miliony miało być. Ta które różnica nie wychodzi tak tragicznie, jak pamiętam było pokazywane nam w tych rentownościach na rok czy dwa lata temu. Ale... Ale pan nie może brać wydatków, tylko pan musi liczyć różnicę między to, co pan dostaje i to, co pan wydaje. Bo jak pan patrzy na wydatki 2011, 2012, gdzie pan 2011 miał dwa razy podwyżkę dla nauczycieli i to znacząco, tak? W 2012 ta podwyżka weszła również, tak? Chyba dwa razy, tak? Dwa razy. Też 1 stycznia też, tak? Czyli miał pan 4 podwyżki. 2011, 2012. No to naturalną rzeczą jest, że wydatki w roku 2012 będą takie jak 2011, albo nawet większe, tak? Tak to wygląda? No. Także tutaj nie, musimy się cofnąć do roku 2010 i zobaczyć, jakie są wpływy i jakie są wydatki. Tak? I dopiero wtedy możemy sprawdzić, na ile, że tak powiem, Państwa decyzja jako radnych miała sens, a na ile sensu nie miała się. Moim zdaniem miała więcej idący sens. Przykładem jest sprawozdanie Pani Skarbnik. Dlatego Pana wysiłek, Pana praca nas w tym kierunku upewnia,
że tą decyzję ma... Czyli to Państwo mieliście podejmować decyzję, a tylko w... Pana wysiłek, a nasza decyzja, prawda? Teraz jak nam przedstawi, Pan to sprawozdanie. Proszę Państwa, ja myślę, że jest czas na to, żeby jeszcze Państwo również przeglądali projekt uchwał. I na pewno sesja jest też po to, że można jeszcze dopytać, spytać. Myślę, że Pan Dyrektor pewne rzeczy też jeszcze mógł przedstawić. Także... No i zapraszam też do siebie, tak powiedziałem. No, jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze życzenie albo odpowiedź. Proponuję, żeby dzisiaj zamknąć dzisiejszą komisję i zapraszam na sesję, którą poprowadzi Pan Przewodniczący Tadeusz Kurek w związku z moją niestety absencją, ale powiem krótko, że Straż Pożarna w Wojniczu jako jedyna reprezentuje Małopolskę na międzynarodowych ćwiczeniach ratownictwa osobistego. Także życzymy wysokich lotów. Także ktoś nie, lotów nie. Problem, ale lotów, bo i tak. Także kolejna sesja.